Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Tydzień temu pojawił się ostatnio odcinek Soki, który, tak jak i wszystkie poprzednie, omówiłem. No i tym samym to sposobem, niestety, skończyliśmy serię z omawiania Soki. Serię, przy której, no jak już mówiłem, bawiłem się naprawdę świetnie. I tak jak mówiłem w odcinku, że będzie coś takiego, że jak przyjdzie kolejny tydzień, czyli ten teraz, to dotrze do mnie taka świadomość, że już nie ma Soki, że skończy nam się odcinki, nie ma co omawiać, no i będzie taka trochę załamka, można powiedzieć. I dlatego mówiłem sobie, że fajnie byłoby jeszcze na przykład zrobić recenzję, żeby jeszcze jeden tydzień sobie pociągnąć tą zabawę i dodać coś jeszcze innego, no bo. Samu mówiłem spoko, ale myślę, że ta recenzja tak na koniec, tak dla tradycji, że jednak recenzuje rzeczy, to żeby jeszcze się ta recenzja pojawiła. No i faktycznie jak przyszła sioda, tak sobie siedzę i myślę, kurde, nie ma soki, abym sobie jednak jeszcze coś zrobił. Więc dobra, zasiadam do recenzji, rozpisałem sobie wszystko co trzeba, no i po prostu się sobie pogadamy. I że tak jeszcze coś mi wzięło, to wyjątkowo z kamerką, tak na ostatni raz, na ostatni odcinek. Generalnie tutaj na głównym kanale wygodniej mi się nagrywa bez twarzy, bo łatwiej mi po prostu, jak sobie tak siedzę sam po prostu bez patrzenia się w kamerę, no to wygodniej mi się. To jest skupić, jakoś nie wiem, nie wiem czemu tak się dzieje, po prostu. Albo po prostu dlatego, że wypadłem z prawy w mówieniu, właśnie tak do kamery. Bo wiadomo, odcinki na Hedosi Plus i Shorty to jest troszeczkę inna forma, niż takie właśnie gadanie, więc tam mi się łatwiej nagrywa z twarzą. Ale dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze, jak tak, to wróci twarz na stałe, bo w sumie czemu bym ja nie wrócić? Jakby fajnie się tak też z twarzą nagrywa, tylko muszę nabrać do tego ponownie wprawy. Tak jak też do omawiania, też musiałem nabrać wprawy. Ale dobra, już nie ma co się rozgadywać, zaraz przejdziemy do recenzji, tylko jeszcze jedna szybka informacja. Mianowicie jest. Statystyki i okazało się, że aż 97% oglądających nie subskrybuje kanału. Także, widzowie, bardzo was zachęcam do zasubskrybowania kanału, żebyśmy tą liczbę zmienili, żeby z tych 97 zrobiło się, nie, wiem, tak, z 90 byłoby fajnie, tak, 90 do 10 my się byłoby całkiem spoko. Także, subskrybujcie kanał, no i to już wiadomo, wtedy nie ominą was żadne nowe rzeczy, a te rzeczy będą, bo mimo, że Osaka się kończy, no to jakieś rzeczy oczywiście dalej będą. No i dobra, w takim razie, bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. Całą recenzję podzieliłem sobie na trzy punkty, którym chcę poświęcić szczególną uwagę. Punkt pierwszy pomysł na serial. Bo generalnie jeżeli ogonęcie moje recenzje, to wiecie, że ja zawsze pierwszą rzecz na jaką patrzę to pomysł. Czy w ogóle to jak ten serial ma wyglądać, jest dobry. I tak szczerze mówiąc pomysł na sok jest bardzo prosty. Mianowicie mamy sobie mapę, mapa prowadzi do jakiegoś punktu, w tym punkcie znajduje się coś fajnego, no i to coś trzeba stamtąd zdobyć. Jakbyśmy już gdzieś to słyszeli, widzowie, nie? I właśnie początkowo były takie głosy, że Halo, znowu mamy mapę, znowu mamy McGaffina, jakby to jest za proste i mamy to po raz kolejny, no ludzie, zróbcie. W końcu coś innego i bardziej skomplikowanego. I jak najbardziej rozumiem to, że to, że ten schemat został ponownie użyty, no wywołało jakieś oburzenie. Tylko, że kwestia jest taka, że został on bardzo fajnie rozbudowany. No bo jednak doszła do tego odległa galaktyka, co moim zdaniem ma naprawdę w dziesiątkę. No bo popatrzcie, widzowie, jeden z największych wrogów w tym uniwersum został wysłany do innej galaktyki. Kompletnie innej niż ta, w której na co dzień się znajdujemy. I dlatego ta inna galaktyka nie jest taka prosta, że mamy po prostu jakąś zwyczajną planetę i tyle, ale mamy tam jakieś fajne rozbudowanie w postaci jedynych z i Nocy. I okej, okay, zgadzam się, że początkowo ten pomysł wyglądał na taki mega prosty, ale finalnie dostał bardzo fajne zbudowanie, więc jak dla mnie nie ma co narzekać. Jeżeli oglądaliście moje omówienia, to dobrze wiecie, że kiedy zobaczyłem te zombie, te siostry nocy, tych jedynych z moc, no po prostu dla mnie to było coś super. Da mnie to było coś super, bo czułem, że to jest potencjał na bardzo fajną historię. Ale z drugiej strony, jak najbardziej rozumiem, że no cały czas mamy w Gwiezdnych wojnach takie proste rzeczy i fajnie byłoby zobaczyć coś innego. I tutaj mi się pewna dyskusja, mianowicie byłem na PGA i tam u panel dyskusyjny poświęcony Gwiezdnym wojną naprawdę. Udział Jako z Biblioteki Osus i komisarz Sef i oni ogólnie właśnie gadali o różnych rzeczach związanych z Gieznymi Wojnami. Przede wszystkim głównie gadali o tym, jak Disney poprowadził Gwiezdne Wojny. No i tam właśnie też było poświęcone temu, że w świecie Gwiezdnych Wojny jest miejsce i na proste rzeczy i na rzeczy bardziej rozbudowane. Za przykład tego pierwszego był Mando i też w sumie Asoka, a za przykład tego drugiego był Andor, który bez nie jest tym czymś innym w naszym uniwersum. Smutny jest tylko fakt, że jest tylko jedna taka inna rzecz, ale myślę, że z czasem pojawią się też kolejne. A przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, chyba wyczerpałem cały punkt do pomyśle, także przejdźmy. Do kolejnego. Punkt drugi to ta problematyczna kwestia tego, czy Asoka nie jest, aby piątym sezonem Eberiantów. No, bo tak, nie dość, że dostaliśmy prawie wszystkie główne postacie z tego serialu, no to jeszcze motorem całej historii jest wygnanie fromない Ezy, no i że trzeba ich uratować. Więc nazwanie Asoki piątym sezonem Eberiantów jest jak najbardziej na miejscu. Pytanie, czy to negatywnie odbiło się na samej głównej postaci? I tak i nie. Z jednej strony nie, ponieważ nie można powiedzieć tego, że Asoki było za mało. Pojawia się one w każdym odcinku, więc nie wydarzył się, jakie my to nazywamy syndrom Bobby Fetta, ani też nie doświadczyliśmy sytuacji jak z trzecim sezonem Mando, że nagle. Geniston ni ktoś mówi, że a nie to już nie jest serio o Asoce, to już jest serial o kimś zupełnie innym. Z drugiej strony uwaga, serial nie skupia się głównie na tytułowej bohaterce, a raczej jest skierowana na inne postacie, tu przede wszystkim na Frauna i na Beigruna. Jak dla mnie to właśnie oni dwaj dostają najwięcej uwagi, no bo jak już mówiłem, głównym motorem napędowym jest powód Frauna, a jest to pokazany jako bardzo ciekawa postać, którą aż się chce po prostu oglądać częściej, aż się chce czegoś o nim więcej dowiedzieć. Natomiast Asoka dostała uwagę, tak powiedzmy na jakimś takim średnim poziomie. I to też bardzo pokazało moje omówienia, że ja więcej o odcinków poświęciłem innym postaciom niż samej Asocy. Same Asocy poświęciłem dwa odcinki i są one związane z tym jednym kluczowym momentem. Tym jednym takim momentem, gdzie Asoka po prostu jest na pierwszym planie w pełni, błyszczy i po prostu nie jest istotny nikt inny, tylko ona sama. Konkretnie chodzi o powrót Anakina i cała akcja ze światem między światami i powrotem do Wojen Konów. Przez końcówkę czwartego odcinka oraz cały piąty uwagę mamy skupioną głównie na soce. Podążamy za nią i patrzymy, jak wraca do tych wszystkich wydarzeń speakway, no i czegoś się nauczy dzięki Anakinowi. I to też daje jakiś taki całkiem niezły postaci. Więc jak najbardziej, Asoka dostała swój moment. Tylko, że mam wrażenie, że było ich trochę za mało. W sensie jeden, no to tak średnio. Mi się wydaje, że powinien być tak z dwa, albo i nawet trzy. Na osiem odcinków, no to jak najbardziej. Więc mam nadzieję, że drugi sezon, który no jak najbardziej powstanie, to troszeczkę więcej uwagi poświęci głównej bohaterce i zobaczymy więcej takich momentów. Bo naprawdę, słuchajcie, to zobaczenie wojenkowe było super. Po prostu i chcę tego więcej. I na koniec punkt trzeci, czyli fanservice. No słuchajcie, powiedzieć, że Asoka nie wypełniała fan serviceami po brzegi, to jak nic nie powiedzieć. Ale dobra, ja się skupię tylko na jednym, czyli właśnie na samym manak. Nie. Bo jest to chyba, mam wrażenie, najważniejszy fanservice ze wszystkich. No bo daje najwięcej radości po prostu. No sam powrót z no po prostu to jest coś, co ja po prostu chciałem zobaczyć. Wiedzieliśmy, że to będzie i jak go zobaczyłem, to po prostu gęba mi się tak cieszyła, że nie wiem. Problem jest tylko taki, że mam wrażenie, że fanserwisy w tych wojnach są obecnie przyjmowane źle. I nie ma coś się temu absolutnie dziwić. Po tym, jak epizod 9 był od góry do dołu wypełniony fanserviceami, które nie miały absolutnie żadnego sensu, a były tylko po to, żeby udobruchać fanów. Bo fanservice jest jak najbardziej ok. Tylko musi po pierwsze mieć jakiś sens, a tutaj jak najbardziej miał, bo pow Kina jest sensowny, położył, żeby pomóc swojej uczennicy, a po drugie, żeby nie było tego za dużo. No i nie było za dużo, bo Anakin był pod koniec trzeciego odcinka, cały piąty, no i tam na chwilę pojawił się w ósmym, ale to było tak na kilka sekund. Więc jak najbardziej uważam, że service w tym wypadku jest jak najbardziej dobry, nie był przesadzony, był z sensem, więc nic tylko ścieśnić z Portuskełkę, no i pewnie też położył w sezonie drugim, no bo mieliśmy go pod koniec ósmego odcinka, więc gdzieś tam jeszcze pewnie się pojawi, może jakiś znowu wątek za Asoko, może jeszcze coś będzie chciała przekazać i mam szczerą nadzieję, że pojawi się wtedy w takiej pełnej formie ducha mocy, tak jak właśnie było w ósmym odcinku. Nie, że. Tam się spotkają w sieci Między Światami. Tylko faktycznie przyjdzie do Asoki i normalnie z nią sobie porozmawiam. Dała, to już wszystko, co chciałem przegrać, więc jeszcze takie krótkie podsumowanie. Po prostu asoka była super, dawać mi tego więcej i w drugiej stronie proszę o więc uwagi na asokę i tyle. Nic więcej mi do szczęścia nie potrzeba. No i tym oto sposobem już na dobę kończymy serię sumowania asoki No naprawdę, no nie chcę się już powtarzać, ale po prostu świetnie się bawiłem, nawet dzisiaj. Fajnie mi się gadało. Nie, myślałem, że będzie gorzej, myślałem, że się będę bardziej denerwował, a gadało mi się tak absolutnie zwyczajnie. Także spodziewajcie się, że będę częściej się pojawiał z twarzą, może nie będzie to działo się cały czas, że każdy odcinek będzie z twarzą, może jakieś krótkie wstawki do odcinka, nie wiem, zobaczymy jeszcze. Na razie ten odcinek zrobić z twarzą, jest git, a co dalej, zobaczymy. No i w takim razie też będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Pamiętajcie, 98% z was nie subskrybuje kanał, więc zmieńmy to, zmieńmy tą liczbę, niech spadnie do 90, czy tam nawet więcej. Po prostu subskrybujcie kanał, wtedy nic z was nie ominie. No i standardowo napiszcie w komentarzach, co myślicie, po prostu jak zwykle dyskusja w komentarzach, pogadajmy sobie, omówmy to, nie wiem co mam więcej mówić, po prostu zawsze dyskutujemy w komentarzach, więc podyskutujmy. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, papa.